drodzy kapłani, księży Jarosławie, a w szczególny sposób drodzy pielgrzymi, a w tym gronie pielgrzymim zajmują ważne miejsce dzisiaj ministranci, ministrantki także, a jeszcze bardziej tutaj za chwilę już ustanowieni ceremoniarze, więc ci, którzy będą dbali w swoich parafiach o właściwy kształt liturgii i piękno, o to, żeby ci wszyscy, którzy uczestniczą w liturgii, szczególnie ministranci, odnajdywali swoje miejsce, znali też swoją rolę i funkcję. A jest to już coś bardzo ważnego. Tak, no i my wiemy doskonale też, że właśnie ministrant to jest ten, który ma służyć, ma taką rolę właśnie, jeśli chodzi o bliskość ołtarza. Możemy sięgnąć do Starego Testamentu, do proroka Samuela, który też był ministrantem, wychowywał się, miał swojego mistrza w świątyni, Helego, który go do tego przygotowywał. I między innymi także uczył się tego, co jest bardzo istotne, mianowicie rozpoznawania głosu Bożego w swoim życiu, woli Bożej, tego Bożego wołania. Tego wołania, które rozlega się także w duszy każdego z nas, a może w szczególny sposób w duszy ministranta, tego, który służy blisko ołtarza. Jest współpracownikiem kapłanów, którzy sprawują liturgię. Tak, i możemy sobie właśnie go tutaj przywołać, jego osobę, właśnie Samuel na samym początku. Pan nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. I w ten sposób też poznali właśnie w Samuelu współcześni, jego pobratymcy, że jest, ma to posłanie prorockie. Tak, ale to jest bardzo ważne przesłanie, żeby właśnie ministrant, a więc człowiek młody, chociaż młodszy albo młodzieniec czy ministrantka, rozpoznawała ten głos Boży w swojej duszy. Żeby być osobą wrażliwą na ten głos Boży, na te Boże natchnienia. To jest skarb w naszym życiu, jednocześnie to, co nas promuje na przyszłość. Osoby starsze tutaj doskonale wiedzą, są też siostry zakonne, doskonale są o tym przekonani. Widzą, jak Pan Bóg popychał człowieka właśnie w tym młodym wieku ku dobru, jeszcze większemu dobru, jak dawał te dobre natchnienia. Człowiek może ich nie rozumiał od razu, ale jak się zastanowimy, po to jest modlitwa, liturgia, żebyśmy mieli to otwarte wnętrze, żebyśmy się nie dali zwieść złemu duchowi, swojej naturze, ale żebyśmy odczytali właśnie ten głos Boży w swoim życiu. Tak, to jest bardzo ważne. I my jeszcze z drugiej strony możemy powiedzieć, skoro ministrant jest ten, jest tym, który ma służyć od tego, jest minister, może tutaj ministranci w przyszłości będą w Polsce ministrami. To jest ten, który służy. A z drugiej strony wiemy też, że jest ktoś, kto powiedział, nie będę służyć. A więc postawa anioła buntowniczego, tego, który się sprzeciwił Panu Bogu. I w nas, każdym z nas jest taki opór, bunt przeciwko sprawom Bożym. Z tym związany jest zły wstyd też. Że człowiek czasami młody wstydzi się spraw dobrych. Wstydzi się też być ministrantem może, bo koledzy, koleżanki będą stawiali mu większe wymagania. No bo skoro jest przy ołtarzu, służy Panu Bogu, no to też i w trakcie, i w życiu, w codzienności musi też jakoś inaczej funkcjonować. Nie może na pewne rzeczy się zgodzić. W pewne towarzystwo nie może wchodzić. Musi jakoś ponieść konsekwencje tego, że służy Panu Bogu, że jest blisko ołtarza. To czasami jest trudne i czasami smutne może, bo nie będzie miał takiego towarzystwa, takiego, takich przyjemności, ale po czasie jest to radosne i daje satysfakcję życia z tej posługi. To jest to, co jest przesłaniem właśnie płynącym od ołtarza. Nie przestajemy być ministrantami, chociaż od ołtarza odchodzimy, tak jak nie przestajemy być kapłanami, biskupami, chociaż wychodzimy z kościoła.
Jesteśmy właśnie w codzienności tymi osobami, którymi tutaj się prezentujemy, a więc ludźmi bliskimi Bogu. Znajdujemy właśnie radość w tej bliskości. I Pan Jezus sam o sobie też mówi, że jest ministrantem właściwie, bo mówi tak: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. Żeby służyć. Po to przyszedł Pan Jezus. I służy każdemu z nas. Chce być blisko nas. Najpierw był właśnie w niebie, stąpił na ziemię, stał się człowiekiem, a więc jakiś krok zrobił do każdego z nas. Jeszcze dalej poszedł i my temu służymy. Mianowicie stał się chlebem po to, żebyśmy go przyjmowali, spożywali, żebyśmy się uświęcali, żebyśmy się z nim jednoczyli. I w tym powołaniu ministranta są też słowa Pana Jezusa, że nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. A więc jakieś określenie się. Musimy się określać w różnych miejscach, sytuacjach, po której stronie stajemy, po której stronie jesteśmy, za kim się opowiadamy. Jakiś radykalizm w tym wszystkim jest. Po to mamy także tutaj relikwie świętego Stanisława Kostki, żeby sobie to uświadomić. On był bardzo radykalny od młodości. Nawet ci, którzy później zostali i prymasem Polski, jeden z nich został, i kapłanami, przeszkadzali mu, kiedy się modlił w nocy na przykład. Dokuczali mu, bo ich to denerwowało. Dlaczego jest taki pobożny? Dlaczego się modli, a oni wtedy jakoś, no nie chce mi się modlić w ogóle. Możemy i denerwować innych ludzi swoją gorliwością. Może tak być, ale nie możemy się tym zrażać. Tak, i święty Stanisław, jego historia jest bardzo ciekawa. Zresztą trzeba właśnie w tym roku świętego Stanisława Kostki także sięgnąć po jego życiorys. Dobrze sobie przeczytać jego życiorys, jaka była droga jego życia. Może nawet pielgrzymkę, ktoś będzie uczestniczył, jeśli nie teraz, to w przyszłości, właśnie w Rzymie do jego grobu. Bardzo ważne miejsce dla każdego z nas i ważny święty. Żyjąc krótko, przeżył wieków wiele. To są słowa Księgi Mądrości, dlatego że właśnie szybko zyskał mądrość. Żyjąc krótko. Jeszcze dalej, sięgając do Ewangelii, możemy też przypomnieć sobie historię pewnego chłopca, który niewiele zrobił. Czasami tak myślimy, że może niedużo robimy, będąc ministrantami nawet. Ale jeśli to jest połączone z łaską Bożą, jeśli mamy czyste serce, jest dobra intencja, to to mało staje się czymś bardzo dużym. Przypomnijmy sobie z Ewangelii właśnie świętego Jana, kiedy to pewien chłopiec przyniósł 5 chlebów i 2 ryby i przekazał je apostołom, a oni przekazali je Panu Jezusowi. I rzesze ludzi zostały nakarmione. 5 tysięcy, nie licząc kobiet i dzieci. Tyle, tak zostało to rozmnożone. Tak jest i w naszym życiu. Jeśli my służymy i to się spotyka właśnie z łaską Chrystusa, to się pomnaża, rozrasta. To później pięknie owocuje. I możemy też powiedzieć, no co sam ksiądz, sam kapłan, bez ministrantów. Oczywiście, może sprawować Eucharystię. Ale jest to jakoś też zubożona liturgia pod tym kątem. Kapłan potrzebuje ministrantów, potrzebuje lektorów, potrzebuje ceremoniarzy, potrzebuje jeszcze innych, którzy by pomagali, służyli, ubogacali liturgię. Jest całe piękno właśnie Kościoła i też wspólnoty kościelnej, liturgicznej, kiedy jest ta piękna obstawa ministrancka. To jest dużo, nawet bardzo dużo. I za to dzisiaj też dziękujemy i cieszymy się, że możemy ustanowić nowych ceremoniarzy, którzy będą właśnie prowadzili liturgię i wspierali kapłanów w swoich parafiach. I ludzie się wtedy cieszą, jak jest dobry ceremoniarz, zna liturgię i robi to z zaangażowaniem,
to wszyscy na tej liturgii odpoczywają. Czas szybko płynie. Ktoś powiedział, pamiętam właśnie w takiej pięknej liturgii, która trwała prawie 3 godziny. Święta Wielkanocne, Wielka Sobota, więc liturgia bardzo bogata, najbogatsza w roku liturgicznym. Powiedział, jak chwila, tak pięknie prowadzona, dobry ceremoniarz, ktoś, kto po prostu nie śpieszy się, wie, co jest, co następuje, jedno po drugim, ogarnia to jakoś samym swoim umysłem, jednocześnie dobrze przygotowany i dobrze innych przygotował. Kolegów, przyjaciół, koleżanki, ministrantów, tych, którzy wokół niego są, potrafił ich zgromadzić. Wreszcie możemy sięgnąć jeszcze na zakończenie do patrona ministrantów. Jan Berchmans miał swoje postanowienia właśnie i między innymi przytacza takie pewne zasady, którymi w swoim życiu się kierował. Moje serce tylko wtedy może być bezpieczne, gdy wytrwa w szczerej dziecięcej miłości ku Matce Bożej, a więc umiłowanie Matki Bożej. Dzisiaj obchodzimy, też wspominam Matkę Bożą Bolesną. Czytaliśmy Ewangelię o Maryi, która stała pod krzyżem. Czy modlisz się do Matki Bożej? Może dziesiątek różańca, może pod Twoją obronę. Relacja z Matką Bożą. Tak, to jest bardzo ważne. Dążę do świętości, mówił. Czy to przyświeca nam w naszym umyśle? Jest obecna taka idea, że być człowiekiem dobrym, lepszym i wreszcie świętym. Chcę się podobać Panu Bogu. Jestem sumienny, punktualny. Staję rano, nie przeciągam jakoś to do południa, że tak powiem, moje leżenie w łóżku, ale jestem zdyscyplinowany. Cenię sobie modlitwę. Czynię wszystko ze starannością. Jestem człowiekiem cierpliwym. To jest przynajmniej kilka zasad, które sobie tutaj trzeba przytoczyć. Jestem sumienny. To jest bardzo dla mnie ważne. I wreszcie macie też swoje czasopismo. Śpiewaliśmy tutaj Króluj nam Chryste na sam początku. KNC to jest czasopismo ministranckie. Można je pronumerować. Zachęcam do tego, żeby nawet pisać tam artykuły do tego czasopisma, żeby tam też zaistnieć, żeby ktoś mógł przeczytać, a ja jednocześnie jakoś my, kiedy piszemy, to reflektujemy, siebie ubogacamy, nie tylko innych. Tak, tyle chciałbym tutaj powiedzieć. Dziękuję kapłanom, którzy przyjechali z wami, którzy są obecni, wszystkim ministrantom, ministrantkom, każdemu z was za to, co robicie, za tą służbę ofiarną, bezinteresowną, często wieloletnią, bo są starsi ministranci, młodsi, żeby się w tym nie zniechęcić. Tego życzę wszystkim tu obecnym. Amen.